kochani, słuchajcie, na moim kanale nigdy nie pokazywałam Wam żadnych boksów kosmetycznych, bo po prostu żadnych nie zamawiałam. Swojego czasu miałam boks, który nazywał się tutaj w Niemczech Pink Box, przez ponad rok go dostawałam, ale po prostu coraz gorsze, z miesiąca na miesiąc była zawartość coraz gorsza, więc zrezygnowałam. W międzyczasie miałam też Glossy Boxa, ale niestety w przeciwieństwie do polskich Glossy Boxów, te w Niemczech no też mają średnio interesującą zawartość. No i przez długi, długi czas po prostu zrezygnowałam ze wszystkich boksów. Boks, który najbardziej mnie zawsze interesował, to był boks z Douglasa. No nie z Douglasa, Douglasa, jak to woli. Niestety oni mają ograniczoną jakby ilość tych boksów, no i takie taki abonament było ciężko dorwać. Natomiast w międzyczasie Douglas zmienił jakby koncepcję i z Douglas Box of Beauty powstał Duo Box, który prezentuje się tak. O, ja tutaj dostałam dopiero swój czerwcowy box, tak, zamówiłam w czerwcu, udało mi się dorwać albo po prostu dostałam wiadomość, że zwolniło się miejsce, więc od razu siadłam i zamówiłam. Taki box kosztuje 15 euro w miesiącu, dostajemy tylko raz. Jak mówię, to jest dopiero to jest mój czerwcowy box, który dopiero teraz przyszedł z, powiedzmy, 3-tygodniowym opóźnieniem, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że u nas poczta strajkowała, więc mam nadzieję, że po 18, co my mamy, lipca, przyjdzie mi kolejny box. No i co? Pomyślałam, że zrobię unboxing i pokażę Wam, co jest w środku. Sama nie wiem, dlatego jestem niesamowicie ciekawa, jeszcze tu nie zaglądałam. Wczoraj go dostałam i jak mówię, tak, to co, chyba zaczniemy otwierać. Tutaj widzę, że to się ściąga i tutaj jest taka jakby szufladka. Słuchajcie, sam box mi się bardzo podoba, bo myślę, że jak będzie kilka takich opakowań, je sobie można po prostu posklejać i zrobić sobie z tego takie właśnie szufladki. Więc co, zaglądamy do środka. Tutaj sobie wszystko odłożę. Tu widzę, że jest jakaś ulotka, jakaś informacja. Wszystko w środku zapakowane jest w taką folię, którą oczywiście odkleimy. Tak. I już widzę zawartość. Więc co, wyciągamy po kolei. Tylko najpierw zobaczę, co to tutaj jest. Tak. Aha, tu są pokazane produkty, które znajdują się w boksie, ale niestety nie widzę nigdzie cen, a żadnej innej kartki tutaj dołączonej nie ma. Tu Wam pokażę, widzicie, tak prezentuje się to wszystko w środku. Są po prostu pokazane produkty. O, i tyle, ale cen nigdzie nie ma, no więc idziemy dalej po prostu. Wiecie co? Momencik, może zrobimy to tak. Ja po prostu poszukam tych produktów. I pierwszy produkt to jest Healthy Sexy Hair Keratin Hair Filler. I to jest jakiś produkt, który ma rewitalizować włosy i sprawiać, że farbowane włosy będą miały więcej blasku. Tutaj jest pojemność, jak znajdę, to Wam powiem, no niestety chyba 10 ml. I z tyłu widnieje informacja, żeby po umyciu włosów, tak, po umyciu włosów rozprowadzić to po całych włosach, równomiernie rozprowadzić to po całych włosach i 5 minut dać się przez 5 minut wchłonąć i żeby tego nie zmywać, tylko po prostu zostawić do następnego mycia. Tak więc tak prezentuje się pierwszy produkt, to jest po prostu próbka. Kolejny produkt, wiecie co, to jest torba na zakupy z takim arbuzem. No akurat nie, powiem Wam szczerze, że mało mi potrzebny produkt, no ale dobra, zresztą nie wiem, czy to coś ma z beauty wspólnego.
Ale idziemy dalej i tu widzę coś, z czego się już teraz niesamowicie cieszę. Jest to makadamia i jest to ten olejek. Tak prezentuje się opakowanie. Jest to ten olejek, który zawiera 30 ml. I ja już raz miałam próbkę 10-ml właśnie tego olejku. Słuchajcie, on jest dla moich włosów rewelacyjny. Moje włosy go uwielbiały. Tym bardziej cieszę się, że go dostałam w tym boksie, dlatego że mój ten olejek do zabezpieczania końcówek z Marionu, który także dostałam od Violinki, już jest na wykończeniu i nie miałam póki co na razie nic innego, więc z miłą chęcią go użyję. I słuchajcie, zostały nam jeszcze dwa produkty. Tutaj mamy produkt, produkt włoski, biologiczny, organiczny. Jest to Body Honey Meal, czyli Body Smoothing Exfoliant, jeżeli tak to się czyta. No w każdym bądź razie wygładzający peeling do ciała. Mam nadzieję, że go dobrze widać. Jego pojemność to 50 ml. Zaraz sprawdzimy, jak pachnie. On jest jeszcze nawet zapieczętowany. Zrobimy test na żywo. Rozprowadzimy. Słuchajcie. Te drobinki są naprawdę bardzo grube i nie ma zapachu. Jest zupełnie bezzapachowy, ale drobinki są naprawdę mega, mega grube. To jest peeling cukrowy. Tak, to jest peeling cukrowy, więc się cieszę, bo jak wiecie, ja uwielbiam peelingi do ciała. Pojemność 50 ml, nie wiem czy mówiłam. I ostatni produkt jest to Nail Sync Gel Effect. I jest to lakier do paznokci, pojemność 14 ml w odcieniu Old Park Lane, który prezentuje się tak, o. I słuchajcie, odcień jest po prostu przepiękny. Zaraz otworzymy, zobaczymy, o, tu się ściąga z góry pokrywkę. Zobaczymy, jaki jest pędzel. O, słuchajcie, mega pędzel jest, nie wiem czy to będzie widać, ale pędzel jest bardzo, bardzo szeroki i ścięty tutaj przy samej końcówce. Super, naprawdę jestem zadowolona. Z tego co wiem, te lakiery są dosyć drogie. No niestety, powiem Wam, że przykro mi, ale nie ma tutaj nigdzie żadnej informacji, co ile kosztowało. Więc no, boks jest pusty. To było 5 produktów. I słuchajcie, ja Wam nie powiedziałam, że to jest mój pierwszy, nie wiem czy powiedziałam czy nie, już się zamotałam. To jest mój pierwszy taki boks właśnie z Douglasa. I stwierdziłam, że po prostu przez 3 miesiące obejrzę sobie te boksy, sprawdzę czy opłaca się te 15 euro w miesiącu na nie, w nie inwestować. Jeżeli nie, to po 3 miesiącach zrezygnuję, a jeżeli spodobają mi się zawartości, no to po prostu będę Wam co miesiąc robić taki unboxing. Także nie wiem, słuchajcie, dajcie znać, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Tutaj jest 5 tych produktów, czyli ta dziwna torba, której i tak pewnie nie będę używać. Tutaj ten wypełniacz keratynowy do włosów, olejek makadamia, lakier i peeling. Myślę, że te 4 rzeczy są nawet całkiem fajne, poza oczywiście tą torbą. Dobra, ja wrzucam tutaj wszystko z powrotem do boksa. No i co, jak mówię, dajcie znać, jak Wam się zawartość podobała. Ja na pewno, jak zacznę testować te rzeczy, to dam Wam znać, jak się sprawdzają. Najpóźniej, jak już będą zdenkowane, to oczywiście się o nich dowiecie. I to by było na tyle dzisiaj. Żegnam się z Wami. Widzimy się niebawem w kolejnym filmiku. Pa, pa!